800 tysięcy, jest to ponad 3,5 miliona złotych, jest to bardzo duża suma. No, trzeba wziąć pod uwagę, że Masłowski był po kontuzji, długo nie grał. No i sądzę, że był źle wprowadzany, gdyż od razu na głęboką wodę został rzucony, od razu grał w pierwszej 11. Gra przeciętnie. Miejmy nadzieję, że będzie w przyszłości lepiej grał. Zwykle w ostatnich meczach jest ściągany trochę po godzinie gry. To jednak pokazuje, że może jeszcze nie jest gotów na to, by grać po 90 minut, a może po prostu nie daje piłkarsko drużynie tyle, co jako osoba lidera. Marketingowo widać, że Lechia jest coraz mocniejsza, przyciąga coraz większe tłumy, natomiast na boisku stanowi bardzo solidny zespół, któremu na pewno taka obecność takiego doświadczonego zawodnika bardzo pomaga. Myślę, że tu jest jak gdyby rozczarowanie, gdyż sprowadzając go myślałem, że będzie więcej grał, że nawet w tych meczach, czy dwóch, trzech meczach, których grał, więcej pokaże. No widać, że to jest młody zawodnik, który jest syty. Myślę, że jak gdyby konsumuje teraz karierę swoją dosyć krótką. Nie widać u niego jakiegoś takiego ognia, taki jaki miał przed wyjazdem do Toulouse. Sądzę, że jeżeli godzi się na to, że Haliopinto gra, a on nie gra, no to już chyba sądzę, że ten ogień nie jest za duży w środku. Trzeba bardzo pochwalić to, jak Jerzy Brzęczek ułożył zespół od tyłu. Nie sposób nie wspomnieć tu o roli dwóch bocznych obrońców. Grzegorz Wojtkowiak, który wrócił do Ligi Polskiej z Monachium. Już widać, że trochę przyzwyczaił się do gry na szybszym poziomie i więcej potrafi zdziałać samym czytaniem gry niż tylko interwencjami. Natomiast Jakub Wawrzyniak widać, że jest trochę fizycznie ponad na przykład skrzydłowymi, z którymi do tej pory walczyła Lechia Gdańsk, z którymi musiał on sobie do tej pory radzić. Ktoś zrobił Grajciarowi taką kiepską reklamę, bo napisał, czy też powiedział o nim, że będzie następcą Sebastiana Mili. Nie, nie będzie. To jest zawodnik już ponad 30-letni, który ostatnie dwa lata miał w gruncie rzeczy zmarnowane na leczenie kontuzji. Wracał do gry dopiero w drugoligowym klubie Ligi Czeskiej. No to nie jest rewelacyjny wynik. Widać, że jeszcze ma braki fizyczne, że jeszcze szybkościowo trochę odstaje od reszty drużyny. Przede wszystkim nie potrafi też przyspieszyć gry zespołu, co jest ważne w kontekście taktyki, jaką obiera Tadeusz Pawłowski. Ale widać potencjał i techniczny, i przede wszystkim jeśli chodzi o inteligencję gry. Zdziwiony trochę jestem, że Malarz został pierwszym bramkarzem, że zastąpił Kuciaka. Myślę, że jako drugi bramkarz, który w razie kontuzji Kuciaka, myślę, że nie ma większego ryzyka i większej paniki, że musi stanąć w ramce drugi bramkarz. Jest to na pewno niespodzianka, że został pierwszym bramkarzem. Sądzę, że Kuciak jest lepszy.